przeprowadzanej dzisiaj sondzie pytamy mieszkańców, gdzie i w jaki sposób spędzają wakacje. Niedługo wakacje, gdzie i w jaki sposób je spędzisz? Najpierw 18 kuzynki, potem Zielona Góra, Tatry, a potem Tuchola. Tak się składa, że ja już wakacje mam od dawna, ponieważ jestem maturzystką, także pierwszy wyjazd wakacyjny zdążyłam już zaliczyć. Byłam w górach i w Krakowie, no ale na razie zostaję w naszym mieście, zobaczymy później, może jeszcze morze, no i myślę, że tyle. O wakacjach będę myślał tylko po euro. A jakie miejsce pan odwiedzi? No chyba te okolice już dosyć tak znam, to chyba bardziej Mazury, stronę tam morza, Gdańsk, Malbork. Myślę, że bardziej takie strony. Mam nadzieję, że pogoda będzie jak teraz dopisowała, taka słoneczna, bo do tego czasu to czerwiec taki marny dosyć. Jedę nad morzem. Ładna pogoda będzie, więc skąpać się i spędzić miło czas z rodziną. Ja jadę też nad morze do Świnoujścia. Ja spędzam wakacje przy wnukach w domu i na spacery będę chodziła. O, już mam jednego wnuka. Teraz następne będą miały wakacje i będę z wnukami. Czy jedynie gdzieś wyjedziemy sobie od czasu do czasu do Myślęcinka albo do Wymysłowa, albo no do Kampolu, o, z wnukami. Mam zamiar jechać na Grunwald i Malbork na inscenizację bitw średniowiecznych. Niedługo wakacje. Gdzie i w jaki sposób je spędzisz? Spędzę je na dwóch obozach. Na jednym sportowym, a na drugim wypoczynkowym. A sportowym w jakiej dyscyplinie? Siatkówka. Spędzę je bardzo przyjemnie z przyjaciółmi. Pojedziemy sobie na jeziorko, będziemy spędzać, poznamy mnóstwo innych ludzi i będzie naprawdę świetnie. W pracy na ośrodku harcerskim w Białej, gdzie serdecznie wszystkich zapraszam. Niedługo wakacje. Gdzie i w jaki sposób je spędzisz? Planuję spędzić je nad morzem. Mam plany też spędzić je u rodziny, u babci. A co dalej, to nie wiemy. Wakacje wszystko pokażą. Czas, miejsce, pogoda. Więc tak, festiwale, opalanie się na plaży, poznawanie nowych ludzi, no i oczywiście pomaganie rodzicom w domu. Bardzo dziękuję.